Witam, Karol Majchrowski, firma Kosmocel. Chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować podczas targów TSW 2023 nowy produkt, który wprowadzamy na rynek. Jest to produkt o nazwie Rutex. Rutex to przede wszystkim produkt, który ma nam wpłynąć na lepsze ukorzenianie się roślin. Jego zadaniem jest produkcja wydajnego, dobrze rozbudowanego systemu korzeniowego z dużą ilością korzeni włośnikowych, które to korzenie będą nam powodowały lepsze pobieranie wody i składników pokarmowych z gleby. Dodatkowo produkt jest biostymulatorem, który stymuluje właśnie raz, że do rozbudowy systemu korzeniowego, ale z drugiej strony też do wydzielania pewnych związków, takich jak chociażby kwas cytrynowy, który to kwas będzie nam powodował, że lepiej wykorzystamy fosfor, który mamy zgromadzony w glebie. Szczególnie jest to istotne na glebach, gdzie mamy problem z pH i część tego fosforu może zostać uwsteczniona do form nieprzyswajalnych. To wytwarzanie kwasu cytrynowego pozwala nam rozbić to wiązanie i uwolnić ten fosfor. Dzięki temu oczywiście jesteśmy w stanie zaoszczędzić na nawożeniu granulowanym z użyciem nawozu fosforowego, no bo z reguły jest tak, że tego fosforu jest dużo w glebie, dzięki temu produktowi będziemy w stanie go uwolnić i lepiej wykorzystać. Kolejna rzecz, jaką przebadaliśmy i jaką powoduje ten produkt, to jest stymulacja roślin do wytwarzania pewnych genów, które to geny wpływają na lepszy transport wody i składników pokarmowych do rośliny. Daje nam to ten komfort, że roślina jest dobrze uwodniona w całym sezonie i nie ma jakby wydatku energetycznego na to pobieranie w tych trudnych momentach. Dodatkowo, jeśli mówimy tutaj o glebach z silnym zasoleniem, to tutaj też Rutex będzie powodował to, że ta woda będzie lepiej transportowana bez wydatku energetycznego właśnie na ten proces. Można powiedzieć, że zapewniamy pewnego rodzaju komfort dla rośliny do prawidłowego funkcjonowania. Oczywiście produkt możemy zastosować i rekomendujemy go głównie do stosowania poprzez systemy fertygacji, natomiast zabiegi za pośrednictwem opryskiwacza też są możliwe, natomiast wtedy trzeba zwiększyć ilość wody w cieczy roboczej. Rutex również rekomendujemy do zastosowania na etapie produkcji rozsady. Wtedy rekomendujemy 2 gramy na litr wody na jedną tackę i taki zabieg powtarzamy po 7 dniach. Fajny efekt to daje, później widać to też jakby ten efekt działania Rutexa nawet tuż przed zbiorami. Mamy grubszą łodygę, większą powierzchnię liści, więcej liści, co automatycznie się przekłada na to, że w trakcie sezonu roślina ma większą powierzchnię asymilacyjną, jest w stanie jakby lepiej funkcjonować, dzięki czemu osiągamy lepsze plony, tak? Więc zachęcamy do wykorzystania tego produktu. Jeśli będziecie Państwo mieli pytania, zachęcamy do kontaktu z nami, na pewno więcej dopowiemy i podpowiemy, jak go skutecznie użyć, żeby efekt był z korzyścią dla Państwa. Dziękuję.